20 lipca wspominamy błogosławionego Alojzego Nowares, prezbitera. Alojzy urodził się 29 lipca 1914 roku w rodzinie chłopskiej jako ostatnie z dziewięciorga dzieci Karla Giusta Nowares i Teresy Sasson. 9 miesięcy po jego urodzeniu zmarł ojciec rodziny, pozostawiając 30-letniej żonie ciężar wychowania i utrzymania gromadki dzieci. Od dziecka Alojzy wzrastał w pobożności maryjnej. Na jego duchowość wpłynęły postaci trzech wielkich świętych: Jana Bosko, świętego Józefa Kotolengo i świętego Ludwika Marii Grinon de Montfort. Jednak główną rzeczywistością, która go ukształtowała, było zetknięcie z cierpieniem. W wieku 9 lat wskutek nieszczęśliwego wypadku zachorował na gruźlicę kości. Pomimo tego udało mu się ukończyć szkołę podstawową, gimnazjum i liceum. Niestety z powodu choroby wielokrotnie musiał długi czas spędzać w szpitalach. 17 maja 1931 roku został cudownie uzdrowiony za wstawiennictwem Matki Bożej Wspomożycielki i świętego Jana Bosko. Po trzech nowennach, do których włączyła się młodzież z oratorium Salezjanów w Waldocco, zamknęło się samorzutnie 7 otwartych wrzodów, ustąpił proces gruźliczy, a noga, która nie była już w stanie utrzymać ciężaru ciała, wzmocniła się i odzyskała sprawność. Dzięki temu Alojzy Nowares mógł kontynuować naukę. Wtedy zapragnął poświęcić się służbie medycznej, poprzez którą niósłby pomoc i ulgę chorym. Jednak śmierć matki w 1935 roku przyczyniła się do podjęcia innego wyboru, którym okazało się kapłaństwo. W powołaniu tym odkrył drogę niesienia radykalnego i ostatecznego wsparcia chorym. 17 grudnia 1938 roku w Bazylice Świętego Jana na Lateranie w Rzymie Alojzy otrzymał święcenie kapłańskie. W 1939 ukończył studia teologiczne, a w 1942 ukończył prawo kanoniczne. W 1945 zdobył dyplom adwokata Roty Rzymskiej przy Najwyższym Trybunale Papieskim. W latach 1942-70 Alojzy pełnił posługę w sekretariacie stanu Kurii Rzymskiej, a w tym od 1 maja 1945 roku jako urzędnik do spraw świętych. Przez 20 lat współpracował tam z Giovannim Battista Montinim, przyszłym papieżem Pawłem VI. 12 marca 1952 Alojzy uzyskał tytuł nadzwyczajnego szambelana, a 17 października 1957 roku godność domowego prałata papieskiego jego świątobliwości Piusa XII. Dopiero w 1964 roku zaczęły się spełniać jego pragnienia wyniesione z czasu choroby. Jan XXIII powierzył mu funkcję przewodniczącego Biura Duszpasterstwa Chorych przy Komisji Episkopatu Włoch, którą pełnił do 1977 roku. W maju 1943 z inicjatywy księdza Alojzego powstała Maryjna Liga Kapłanów, niosąca pomoc kapłanom, chorym i zdrowym w szerzeniu prawdziwego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny. Jej inicjatywą stała się coroczna pielgrzymka kapłanów do Lourdes połączona z rekolekcjami. 17 maja 1947 roku Alojzy założył Centrum Ochotników Cierpienia, które zostało uznane przez Jana XXIII jako stowarzyszenie zrzeszające chorych, którzy świadomi swoich obowiązków wynikających z chrztu, chcą aktywnie współuczestniczyć w życiu Kościoła, ofiarując własne cierpienie jako zadośćuczynienie za grzechy świata i jako narzędzie nawrócenia, prowadząc także działalność apostolską względem innych braci i sióstr cierpiących. Z kolei w 1950 roku zaczęło ukazywać się czasopismo Kotwica Nadziei, która stała się bardzo skutecznym łącznikiem prałata Nowares z powiększającą się cały czas rzeszą potrzebujących wsparcia duchowego chorych. 1 listopada 1950 roku ksiądz Alojzy powołał do życia Stowarzyszenie Cichych Pracowników Krzyża. Ostatnią rodziną założoną przez niego w Lourdes 15 sierpnia 1952 roku byli bracia i siostry chorych.
Dzięki tej ostatniej grupie osoby zdrowe, otwarte na cierpienie drugiego człowieka, zyskały możliwość wspierania ludzi chorych. 23 maja 1960 roku rozpoczął działalność pierwszy włoski ośrodek duszpasterstwa chorych, Dom Niepokalanego Serca Maryi w Re. Po nim zaczęły powstawać kolejne domy w Rzymie, Ariano, Irpino, Rocca Priora, Montichiari, Moncrivello, Arco, Meldoli, w Calambrone koło Pizy, w Cerniola di Casale, jak również poza granicami Włoch, w Polsce, w Głogowie, w Izraelu, Portugalii, Kamerunie i Kolumbii. Dzięki posłudze cichych pracowników krzyża, tysiące wiernych znalazły gościnę oraz zaczęły odkrywać prawdziwy sens i wartość ludzkiego cierpienia i choroby. Ksiądz prałat Alojzy Nowares zmarł 20 lipca 1984 roku w domu Matki Bożej Ozdoby Karmelu w Rocca Priora. Jego osoba i dzieło cieszyły się szczególnym szacunkiem i życzliwością papieży. Na wieść o śmierci prałata Nowares papież święty Jan Paweł II wydał okrzyk: śmierć księdza prałata Nowares to strata nie tylko dla stowarzyszenia, ale dla całego Kościoła powszechnego. Jego najbliższa współpracownica księdza Alojzego, współzałożycielka cichych pracowników krzyża, siostra Elwira Miriam Sorula, o jego śmierci napisała: jestem pewna, że Matka Boska przyszła, aby zabrać ze sobą swego ulubionego syna. Sama przyszła, osobiście. W przeciwnym razie niewytłumaczalny zostałby świetlany uśmiech, jaki drogi ojciec miał na ustach tuż na chwilę, zanim uszło z niego życie. Uśmiech, który mu pozostał i potem rozświetlając jego twarz, taki uśmiech mogła mieć tylko dusza zespolona z Bogiem. Beatyfikacja księdza Nowares nastąpiła 11 maja 2013 roku w rzymskiej bazylice świętego Pawła za murami. W imieniu papieża Franciszka przewodniczył jej kardynał Tarcisio Berton. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Alojzego na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.